Wybory nowego prezesa w spółdzielni Mieszkaniowej przy Lesie są pokłosiem zmian personalnych przeprowadzonych w połowie ubiegłego roku. Wówczas walne zgromadzenie odwołało ze stanowiska zarząd z Janem niewiedziałą na czele. Rozpisano konkurs, a w szranki o fotel prezesa stanąć chciało prawie 30 osób. Tyle kandydatur wpłynęło na biurko szefowej Rady Nadzorczej. Rozstrzygnięcia planowanego na styczeń jednak nie będzie. Na przeszkodzie stanęło odwołanie, które w sądzie złożył były prezes. Teraz sąd apelacyjny w Poznaniu ma kolejny raz rozstrzygnąć, czy decyzja walnego zgromadzenia o odwołaniu prezesa ze stanowiska była zasadna. Rada nadzorcza postanowiła więc wstrzymać procedurę konkursową. W razie korzystnej dla Jana Nie wiedziały decyzji sądu nowe wybory byłyby unieważnione. Dziś nikt z obecnych władz spółdzielni nie chciał wypowiadać się przed kamerą. Pełniąca obowiązki prezesa Sabina Szady tłumaczyła, że wszelkie decyzje konkursowe są w rękach Rady Nadzorczej. Przewodnicząca tego gremium Gabriela Radajczak była dziś nieosiągalna. W swoim miejscu pracy, którym nie jest spółdzielnia nie chciała rozmawiać mawiać o losach Przylesia. Nie wiadomo więc, kiedy można spodziewać się kadrowej stabilizacji w drugiej, co do wielkości spółdzielni mieszkaniowej w lesznie. W związku z sytuacją za czasów poprzedniego zarządu Przylesia wciąż toczy się prokuratorskie postępowanie. Prowadzi je pilska prokuratura rejonowa. Leszczyńscy śledczy złożyli wniosek o wyłączenie ich z prowadzenia tego postępowania Michał Wiśniewski, Panorama Media PL.